Strategy and Future. Moim i Państwa gościem jest dr Jacek Bartosiak, ekspert geopolityk Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Jaśmino, witam wszystkich. Witam, bardzo się cieszę, że jesteś naszym gościem. Możemy już tak troszeczkę uchylić rąbkę tajemnicy, opowiedzieć, że rozpoczynamy taki cykl rozmów na temat kosmosu. Wielokrotnie już tutaj mówiliśmy na antenie Radia Wnet o eksploracji kosmosu, o takim nowym wyścigu, który właśnie się przenosi tam, ale może zaczniemy od podstaw. Jak w ogóle wydostać się z Ziemi i dostać się na orbity? To jest najtrudniejsze pytanie, bo dotyczy najtrudniejszej części eksploracji kosmosu. Przy obecnym poziomie rozwoju technologicznego najtrudniejsze w eksploracji kosmosu jest wydostanie się z Ziemi, z tej cienkiej warstwy atmosfery ziemskiej, pokonanie studni grawitacyjnej, czyli wydobycie się z dna studni grawitacyjnej. I może dla osób, które nie zajmują się głęboko kosmosem, jest to coś, co należy wytłumaczyć. Otóż Ziemia swoją masą powoduje, że przyciąga grawitacyjnie. Żeby się wydostać, trzeba pokonać prawo grawitacji z samego dna tej studni, czyli właśnie z powierzchni Ziemi, z punktu zero. I dlatego potrzebujemy silników rakietowych, być może w przyszłości kiedyś innych napędów, po to, żeby pokonywać to i wydostawać się ponad linię Karmana, czyli 100 kilometrów, taką teoretyczną linię, gdzie jest ta granica. No i potem eksplorować dalej. I to jest najtrudniejsze, dlatego że to jest bardzo drogie, kosztowne, ryzykowne. Zużywa się strasznie dużo energii. Mierzone jest to specyficznym impulsem. Znaczy silnik, który musi pokonać, mierzony jest specyficznym impulsem. Ile sekund trwa ten specyficzny impuls po to, żeby zdążył zabrać ładunek, najlepiej jak największy, na orbity okołoziemskiej. A potem musi być włączony inny silnik, żeby dalej wykonywać manewry. I to są już manewry Hochmana i tu się włącza mechanika orbitalna. Prawa Keplera, tak? Bo się w kosmosie człowiek i maszyny i systemy się inaczej poruszają. No to już troszeczkę wyjaśniliśmy ten początek, ale skoro tak, to w ogóle pytanie, po co? Po co nam eksploracja kosmosu? Dlaczego teraz tak dużo się o tym mówi? Dlaczego coraz to nowe osoby, nowi przedsiębiorcy włączają się też do tego wyścigu? No to jest dobre pytanie i właściwie też trochę to odpowiadamy tak samo my, to Jaśmino i ja, próbując robić ten cykl o kosmosie, bo ważne, żeby nasi słuchacze usłyszeli, że mamy ambicje, żeby to był pierwszy program serii i żebyśmy częściej to robili i tłumaczyli, na czym to polega i przedstawili jakąś wizję astropolityczną, tak? Czyli używania domeny kosmicznej do naszych celów. I tutaj w tym miejscu chciałbym powiedzieć, i to będzie pośrednia odpowiedź na twoje pytanie. No po cholerę robi ten kosmos, tak? No właśnie po to, że tak jak ludzie kiedyś, no generalnie ludzie rodzą się na lądzie, żyją na lądzie, tak? Funkcjonują na lądzie i teoretycznie potrzebują wyposażenia, żeby przetrwać, tak? Na lądzie. Ale już na morzu nie są w stanie przetrwać bez sprzętu. Tak samo w powietrzu, prawda? W tych domenach. No i jest teraz domena kolejna kosmiczna. Ludzie podporządkowywali sobie 500 lat temu ocean, morze, żeby używać do transportu towarów, do prowadzenia wojen. Później powietrze, żeby używać tego samego, do prowadzenia wojen przede wszystkim i transportu. No i tak samo kosmos zaczął być używany w czasie II wojny światowej przez rakietę V2 jako pierwszą, a później przez wyścig zbrojeń między Sowietami a Stanami Zjednoczonymi. Tamtędy latały rakiety balistyczne i tam były system detekcji wykrywających te rakiety i później system detekcji innych wojsk, że ludzie używali do prowadzenia wojen, do uzyskiwania przewag. Czyli ludzie mają taką tendencję, że mają taką naturę, że mają domenę, podporządkowują ją dla swoich celów, dla bogacenia się i prowadzenia wojen. No i tak samo będzie z kosmosem. I tutaj odpowiadam na to pytanie. Po pierwsze, rywalizacja chińsko-amerykańska popchnie do rywalizacji o tą domenę, wyścig w szczególności do kosmosu. Po drugie, jest też tak, że baronowie kosmosu, czyli to jest tak, stare instytucje typu NASA nie były w stanie wykrzesać z siebie takiej kapitalistycznej innowacji po to, żeby zarobić pieniądze. No i pojawiły się baronowie kosmosu, multimiliarderzy jak Elon Musk czy Jeff Bezos, którzy włożyli własne pieniądze, żeby przełamać opór, inercję starych biurokratycznych struktur i stworzyli te swoje firmy. I zarówno jeżeli chodzi o nanotechnologie, napędy i różne pomysły na wykorzystanie finansowe kosmosu, się to pojawia. Więc mamy już turystykę, mamy produkcję w mikrograwitacji, mamy właśnie Elona Muska, mamy przekaz informacyjny i coraz bardziej będą te kolejne cztery silniki rozwojowe w kosmosie obecne. Jesteśmy u progu rewolucji.
No i właściwie to temat rzeka, o której chyba byśmy mogli przez 2 lata rozmawiać, jeśli nam. I pewnie tak też zrobimy, ale o tyle jest to trudne, nawet trudne do porównania tak naprawdę podróży po oceanach, czy przełamywania przez człowieka, prawda, pewnych takich eksploracji nowych miejsc, że w kosmosie taki jeden błąd może nas kosztować nawet cofnięcie się do ery jeszcze przed czasem z GPS-em. No, rozumiem, że mówimy o tym, że jak coś wybuchnie w kosmosie i zniszczy satelity, będziemy mieli syndrom Kesslera, tak? Ale tak, no tak, można powiedzieć, że to samo było na morzu albo w powietrzu, bo jakaś detonacja broni atomowej nieprawidłowa mogła doprowadzić do różnych konsekwencji. Tak w sumie każdy błąd na morzu, który podlega, że człowiek może zginąć, no też jest łatwy, tak? Dlatego są dyscypliny, nie ma jakichś tam specjalnych demokracji, prawda? W operacjach lotniczych, ani w operacjach morskich i ustalania, co wszyscy chcą. Podczas gdy na lądzie już można tam głosować, pójść w lewo albo w prawo do lasu, albo na łąkę. No tak raczej na morzu i w powietrzu nie ma i w kosmosie też nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o syndrom Kesslera, to trzeba sobie wyjaśnić, że rzeczywiście mechanika orbitalna powoduje, że wszystko krąży wokół Ziemi, tak? Po to, żeby nie spaść do Ziemi. I nie znika, nie wchodzi łatwo w atmosferę, nie ma tam czegoś takiego jak wrzucanie śmieci w kosmosie i one tam krążą. No, oczywiście są takie miejsca, na przykład na geostacjonarnych, gdzie się je odkłada, przesuwa i jest śmieciowisko. Natomiast Kessler kiedyś policzył, że jakby było dużo wybuchów i dużo, no na przykład wojna w kosmosie, no to by doprowadziło do powstania takiej ilości śmieci i odpadków satelitarnych, żeby uniemożliwiło wychodzenie orbitalne, czyli że statki kosmiczne nie mogłyby, czy rakiety z Ziemi startować, wychodzić na orbity, bo byłyby to, prawda, niszczone przez odłamki, a należy pamiętać, że te odłamki, które poruszają się poza Ziemią, muszą mieć co najmniej pierwszą prędkość kosmiczną, żeby nie wpadać z powrotem na dno studni grawitacyjnej, czyli 27. Czyli takie zaśmiecanie kosmosu 20, tak naprawdę oznacza 8000. Wielkie katastrofy w tym. No, ale myślę, że człowiek teraz jak będzie eksplorował kosmos, to wynajdzie taką metodę na to, żeby usuwać myślę, że taka technologia zostanie wkrótce wynaleziona, ja szczerze mówiąc tak uważam, bo tak jak minesweepers, czyli niszczyciele min, tak, czy trawlery, tak, w marynarkach zostały wynalezione po to, żeby usuwać miny, które zalegają. I pojawiły się metody na usuwanie takich problemów. I tak samo w kosmosie, jak tylko pokonamy kosztowość, bo cały problem polegał na tym, dlatego tak mało byliśmy w kosmosie, że strasznie drogie wynoszenie człowieka i każdego kilograma towaru w przestrzeni orbitalną. Zmniejszenie tej ceny, co robi Elon Musk przez rakiety, na przykład Starship i wielorazowość tej rakiety. Czyli to, że będą mogły latać i wracać, a nie jak było dotychczas. Tak, a nie była jednorazówka. No, co innego jest, do tej pory lataliśmy tak, że wyobraźmy sobie, latamy jumbo jetem do Australii i później na spadochronie, lądujemy w tej Australii, a jumbo jet sobie leci i się zużywa. Jednorazówka taka, tak? No. I to takie ceny były jeszcze większe. A teraz Elon Musk powiedział, że no chyba czas z tym skończyć, no, żebyśmy lądowali jednak tym jumbo jetem i używali go następny raz. I to jest właśnie pomysł rakiet SpaceX i też innych, właśnie baronów kosmosu, czy tego New Space, tej nowej gałęzi przemysłu kosmicznego, która bierze coraz większy kawałek innowacyjności w Stanach Zjednoczonych. No, w Chinach zresztą też. Rosjanie odpadają trochę z tej gry, Europa nie bardzo się liczy, ale ten wyścig między wielkimi mocarstwami będzie przybierał na sile właśnie w tej dziedzinie. I trochę więcej na temat tego, kto w tym wyścigu przoduje i na temat tego, o jakich tutaj postaciach warto wspomnieć, warto powiedzieć, opowiemy za kilka chwil. Teraz przed nami piosenka, to będzie piosenka, którą wybrał dla Państwa realizator Franek Żyła. I wracamy do rozmowy. W studio jest dr Jacek Bartosiak. Witam ponownie. Cześć, witam. Cześć, witam. No dobrze, no to co będzie z tym kosmosem? No właśnie, no chyba przede wszystkim zrobimy cykl programów na ten temat w Radiu Wnet o kosmosie. Tu zdradzę słuchaczom, że namawiam Jaśminę i dobrze jakby wywarli presję na prowadzącą ten program, żebyśmy naprawdę zrobili od początku do końca po kolei, wprowadzali jakbyśmy puzzle rozkładali
i otwierali ten świat przestrzeni kosmicznej, jego wpływu na nas, postępujący z czasem, i żebyśmy sobie po prostu zrobili z tego nawet legendarną audycję, no wykorzystując oczywiście urok osobisty pani prowadzącej. I jeszcze od razu wrzucę taki wątek, żebyś najlepiej jakby wymyślić tytuł tej audycji. Bo myśleliśmy z Jaśminą, nie mogliśmy nic wymyślić. Jak jest, no to może tutaj już pomogą nam słuchacze, bo myślę, że po takim apelu nie będę miała wyjścia i wszyscy twoi fani, czy twoi zwolennicy tutaj odezwą się mocnym głosem. Może to jest dobra propozycja, żeby to oni wybrali tytuł. No, w porządku. Chociaż mam kilka propozycji, ale to będziemy konfrontować. A tak zupełnie, co będzie z tym kosmosem? Wydaje mi się, że wszyscy widzimy, że dokonuje się powoli rewolucja. No, w ciągu ostatniego roku nawet w polskiej przestrzeni publicznej pojawiło się bardzo dużo dyskusji na ten temat, której wcześniej nie było, bo Polacy w ten kosmos zasadniczo nie latają. Nie mają tam, wydawałoby się, interesu. Właśnie pojawiły takie informacje. Nawet w telewizji oglądamy po prostu raporty z tego, co się dzieje w Boca Chica, w Teksasie, co ten Elon Musk robi, albo gdzie indziej. Nawet randomowo, jak się coś tam wciśnie, to widać. W internecie, jak się otwiera główne portale, to też to, o co chodzi z tym kosmosem. I taką tutaj mamy ambicję, żeby powiedzieć, że to jest jakaś abstrakcja, gdzieś daleko, jakiś Mars, pas asteroid, czy zewnętrzne planety Układu Słonecznego, tylko to jest 100, no to jest dyskusyjne, czy to jest 100, bo mówię, to jest umowna linia, 100 kilometrów naszymi głowami. Sąsiaduje z nami wszystkimi, z każdym krajem, jest bardzo blisko, jest na przykład dużo bliżej niż do mojej działki na Warmii. No właśnie, i w tym roku swoje misje na Marsie mają, już można wymienić, Chiny, Stany Zjednoczone, nawet Zjednoczone Emiraty Arabskie. To opowiedzmy w ogóle, po co ten Mars? Bo z tyłu głowy gdzieś mamy kwestie kolonizacji, różne takie abstrakcyjne, można na razie jeszcze powiedzieć, trochę pomysły właśnie Elona Muska. Ale jaki jest cel tych misji? No Mars to chyba na razie jest tylko kwestia nauki i ambicji takiego człowieka właśnie jak Elon Musk czy NASA. Natomiast Księżyc to jest czysty biznes i wojskowe rzeczy już w tej chwili, dlatego że kto kontroluje Księżyc i linie komunikacyjne niebiańskie, tak jak Amerykanie mówią Celestial, czyli niebiańskie linie komunikacyjne do Księżyca, który jest bardzo blisko, bo jest średnio 385 tysięcy kilometrów od Ziemi, jest w tak zwanym lagu komunikacyjnym 1,2 z kawałkiem sekundy, co powoduje, że można dzwonić, jest blisko, Mars jest bardzo daleko, więc Księżyc jest już ciałem niebieskim, które bardzo interesuje nas. Amerykanie prowadzą ten program Artemis Accords. Kto się do niego zapisze, może teoretycznie korzystać z surowców na Księżycu, których jest sporo. Kto kontroluje Księżyc, kontroluje w bardzo dużym stopniu wyjście na dalszy Układ Słoneczny, kontroluje szczyt z tej studni grawitacyjnej, o której mówiłem. To ma wiele bardzo implikacji. Chociażby taki, który opisywał autor książki Luna to surowa pani, którą polecam wszystkim tym, którzy się interesują księżycem i w ogóle przestrzenią kosmiczną. Ale też są orbity niska, średnia, na średniej na przykład z GPS, tak? Kto kontroluje przekaz GPS-owy, jest w stanie synchronizować rzeczy na Ziemi, jest w stanie podróżować, wpływać flotą na czas, zabawiać towary. No przecież my podróżujemy używając tego. Są też punkty Lagrange'a, tak? Libracyjne punkty w przestrzeni, w układzie dualnym Ziemia, Księżyc, ale też w każdym innym, gdzie są dwa ciała niebieskie. I te punkty libracyjne to? No punkty libracyjne są takie miejsca, które policzył kiedyś Lagrange, jest ich 5, pomiędzy każdą parą ciał niebieskich, gdzie równoważą się siły grawitacji i tam nie trzeba zużywać energii, żeby stać, tak? Znaczy, żeby być w miejscu, bo normalnie w kosmosie ciągle się porusza w kierunku na studni grawitacyjnej. Grawitacja przyciąga, w związku z tym wszystko w kosmosie jest odwrotnie. Podróżowanie nie kosztuje, znaczy poruszanie się jest darmowe, a zatrzymywanie się i zmiana kierunku kosztuje energię, czyli inaczej trochę niż na Ziemi, w atmosferze. A w punktach libracyjnych nie kosztuje. No oczywiście są wyjątki, nie każdy punkt libracyjny, bo Lagrange nie był w stanie policzyć tego, kiedyś to na palcach musiał tak zwanych liczyć, bo nie było komputerów i to było bardzo dawno temu. Natomiast czasami trzeba poprawić tak zwany station keeping, zrobić, ale zasadniczo są to punkty, które będą miały fundamentalne znaczenie. Tam będą huby transportowe, tam będą posterunki wojskowe. Myślę, że kiedyś będą wojny o punkty libracyjne, zwłaszcza L3-4 w układzie Ziemia-Księżyc. Chińczycy w punkcie libracyjnym za Księżycem umieścili przekaźnik satelitarny, dzięki temu mogli wylądować na niewidzialnej stronie Księżyca. Na ciemnej tak zwanej. No, bo niektórzy mówią ciemno. No tak, bo ona nie jest ciemna, tylko niewidoczna jest z Ziemi. I tam wylądowali Chińczycy, tam nie bez przyczyny to robią, bo stamtąd myślę, że dalej się będzie latało w kosmos po części. No i
ta rywalizacja się już toczy. Chińczycy chcą do Księżyca, Amerykanie kontrolują niskie orbity, mają tam satelity, które kontrolują amerykańską projekcję siły na Ziemi, więc to nie jest abstrakcyjna sytuacja. Czyli możemy mówić, że mamy już do czynienia z takim początkiem kosmicznego wyścigu zbrojeń. Powiedzieliśmy o Ameryce, powiedzieliśmy oczywiście o Chinach. Czy już jest taki moment, że możemy spróbować zastanowić się, ocenić, powiedzieć, kto prowadzi w tej rywalizacji? No, Amerykanie mają przewagę na pewno taką, że kontrolują większość zasobów na orbitach Ziemi, niskiej i średniej. Chociaż Chińczycy też mają już sporo rzeczy. Mają Amerykanie też wojskowe instalacje tam i Chińczycy zresztą też, ale Amerykanie mają ten samolot taki quasi-kosmiczny X-37B. I chyba Amerykanie mają poczucie, dlatego powołali Space Force, żeby ochraniać tą infrastrukturę na niskiej, średnich i geostacjonarnej orbicie ziemskiej. I powołali Space Force, Trump dokładnie powołał, w grudniu 2019 roku. Natomiast Chińczycy chcą chyba to minąć wszystko i opanować dojście do Księżyca i mieć przewagę na Księżycu. I to jest podobna strategia, jak ja uważam, tego, jak zrobili Portugalczycy z Sagres, ze szkoły nawigatorów, gdzie chcieli ominąć Arabów, którzy kontrolowali lewanckie przejście do Indii, Chin i w ogóle Azji i postanowili opłynąć Afrykę. I tak moim zdaniem, jakbym stawiał, to jest wielka strategia Chin w kosmosie, na tym polega i dlatego napierają na ten Księżyc. A Mars to jest dużo, dużo dalej, to jest zupełnie inna historia. Natomiast the cislunar, czyli to jest to obszar obejmujący Ziemię, Księżyc i otoczenie, punkty Lagrange'a, to jest nasza kolebka, tak? To jest to miejsce, które, gdzie już się toczy rywalizacja i to widać nawet po kontraktach, jakie zleca Pentagon, Space Force konkretnie, ale też NASA, jakieś sensory, jakieś satelity i tak dalej. To jeszcze, żeby tak troszeczkę odejść od tych tylko takich trudnych tematów związanych właśnie ze zbrojeniami czy z wojną, która być może przeniesie się też do przestrzeni kosmicznej. Zespół naukowców, którzy prowadzili swoje badania na Antarktydzie, zebrał ostatnio plony z upraw mających miejsce w zaawansowanej technologicznie szklarni. Taka szklarnia została zaprojektowana w ten sposób, żeby właśnie można było ją umieścić na Marsie na przykład. No tak, oczywiście. Są cztery w ogóle silniki rozwoju. Nowe środki transportu, nowe źródła energii, nowe metody produkcji i nowe metody przetwarzania informacji. I kosmos umożliwia wszystkie naraz. Kosmos umożliwia wszystkie naraz, bo środki transportu to oczywiste, rozmawiamy o tym, ale na przykład jest energia słoneczna. I wyobraź sobie Jaśmino, że siedzisz sobie tutaj w studiu ze mną i ci się ładuje ten telefon, na który tam zaglądasz cały czas i po prostu on nie potrzebuje doładowania. Tylko jest w wiązce mikrofali, która jest z satelity przesyłana, bo zmienia energię słoneczną na tę wiązkę mikrofali i nie ma gniazdek. I to wcale nie jest abstrakcja, bo nad tym właśnie się pracuje i ponoć w Chongqingu w Chinach będzie uruchamiana eksperymentalna stacja za kilka lat. Także to był taki zwany game changer, to by bardzo dużo zmieniło. No wyobraźmy sobie, że któreś albo Chiny, albo USA opanowały metodę przekazywania energii słonecznej na Ziemię tak, że te wszystkie dotychczasowe źródła energii nie mają znaczenia. I oni by kontrolowali tylko to, nie? I te linie komunikacyjne, którymi to przesyłają, no staliby się hegemonem Ziemi. Albo na przykład produkcja helu 3 i zimnej fuzji, czy fuzji w ogóle na nuklearnej, wynikającej z opanowania kopalin na Księżycu. Powiem coś, co naprawdę może tak wyobraźnie pobudzi słuchaczy, że jeżeli będziemy kiedykolwiek mieli habitaty, albo pierścienie orbitalne wokół Ziemi, albo coś, co takie wydaje się z filmu science fiction, cokolwiek będziemy budowali wokół Ziemi, to raczej nie będzie to surowca z Ziemi, bo bardzo ciężko się wynosi to, co powiedziałem. To będzie raczej surowiec z Księżyca, który będzie wysyłany katapultą na orbitę. I to nie jest żadna abstrakcja, tylko nad tym się już pracuje i między innymi właśnie w strategii and future od roku się zastanawiamy, jakie są punkty w tej przestrzeni, zwłaszcza the cislunar, które decydują o kontroli i o tym, że ktoś może robić pieniądze, nie. Gdzie jest Malaka kosmosu, gdzie jest Suez kosmosu, jak się najlepiej dostaje przez bramę smoleńską przysłowiową, nie chcę już prześmiewać tego tematu, ale w kosmosie, i to wynika ze struktury ruchu, z wydatku energetycznego, z delta V, są lepsze lub gorsze miejsca, kto je opanuje, ten będzie mógł uniemożliwić dostęp innemu. No i kosmos też stworzy gospodarkę. No już przekaz informacji przynosi pieniądze, tak?
No, oglądamy telewizję satelitarną, tak? Albo nie, możemy oglądać Mistrzostwa Europy albo świata w wyniku tego, że jest telewizja satelitarna. Albo możemy obserwować, co się dzieje z suszami, albo planować rolnictwo, już nie mówiąc o wojnie. No i wyobraźmy sobie, że teraz inne rzeczy, no energia, produkcja mikrograwitacyjna, na przykład farmaceutyków, czy kopalnie, ordynarne kopalnie na Księżycu, albo według wizji O'Neilla z lat 70-tych, 80-tych, że w punktach Lagrange'a będą wielkie fabryki, tak? Czyli te miejsca, gdzie to jest. Możemy dużo o tym mówić, nie chciałbym wszystkimi tymi wizjami naraz zaskoczyć, wolałbym tak opowiedzieć, mając nadzieję na ten cykl, żebyśmy tak punkt po punkcie sobie właśnie startujemy z Ziemi, o co chodzi, z specyficznym impulsem, skąd się lepiej startuje, skąd gorzej. I myślę, że to zrobimy. Ja dlatego zaglądałam tak na ten telefon jeszcze ładowany w sposób tradycyjny, dlatego że jeden z słuchaczy napisał do mnie zapytanie, czy wybieramy się w kosmos, i napisał też, że jak tak słucha pana Jacka, to myśli, że już pan tam był. No, nie byłem i pewnie nigdy nie będę. I chyba też jakoś tak nie jestem. No mniejsza z tym, jaki jestem. W każdym razie, ale chciałbym zobaczyć, jak się ładuje ten prąd bez wkładania do czegokolwiek gniazdka, jakichś tam innych baterii, tych latania z tymi kablami, prawda, z którymi wszyscy latamy. I to będzie możliwe, pańskim zdaniem, w perspektywie, twoim zdaniem, w perspektywie ilu lat? No, jak czytam, to niektórzy mówią, że w ciągu dekady to się może ziścić. No, amerykański ten samolot wojskowy X-37B w zeszłym roku przeprowadził skuteczny pobór energii słonecznej i zamianę jej na wiązkę fali, ale w celach wojskowych, żeby niszczyć satelity. Amerykanie się tym pochwalili. Chińczycy się mniej chwalą, ale różne rzeczy robią. Chiński internet na przykład, który jest bardzo ciekawy z punktu widzenia kosmosu, wystarczy, że tam pogrzebać w nim trochę i tam przetłumaczyć to Chińczycy twierdzą, że w 2030-31 będą mieli taką dużą, chyba jedną megawotową instalację. Powiedział doktor Jacek Bartosiak, geopolityk, można powiedzieć ekspert do spraw kosmosu. No, teraz zajmować się astropolityką, tak? Można powiedzieć trochę. Astropolityk. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia już niebawem na antenie Radia Wnet. No, dziękuję bardzo.